Tata, czy u ciotki Ireny zawsze musi być tak nudno? Mariusz! Mariusz, uspokój się, jak ty się zachowujesz? Przecież ciotka jest głucha, przecież nas wszystko słyszy. Nuda jest. Co Mariuszek powiedział? Mariuszek powiedział, że bardzo smakowała mu cioci pieczeń. Tak, bardzo mi smakowała ta panierowana żyła. Mariusz, jak ty się zachowujesz? Oj, słodki chłopak! Rośnie nam ten Mariuszek jak procent u Żyda. Tak. Tak. Mariusz, co ty tam czytasz? Mariusz, nie czyta się przy stole książki. Mariusz, jak ty się zachowujesz przy stole? Tato, ja mam klasówkę z odsieczy wiedeńskiej. Muszę się nauczyć. Mój ojciec ciąga po rodzinach. To jest książka od historii? Tak. To jest książka od historii? Pokaż. To jest książka od historii? Przewodnik po spirytyzmie? Mariusz, jak ty się zachowujesz? Co tu jest napisane o odsieczy wiedeńskiej coś? Usap harabs, usas sabarabs. To jest odsieczy wiedeńskiej od kiedy? Tato, książkę. Mariuszku, a czy wiesz, że odsieczą wiedeńską to kierował król Jan III Sobieski? No już wiem, ciociu. Co ty nie wiedziałeś, głupuję? Wcześniej też wiedziałem. Zostaw asan tego chłystka! Słucham? Głuchyś! Chłystka mi w spokoju ostaw, bo cię oćwiczyć każe. Kto mówi? To król! Król Jan III Sobieski wszedł w ciotkę Irenę! Ale jaja! Król szedł Sobieski? W Irenę? No tak, a jak? Odbiło cię... Mariusz, coś ty zwariował? Jak ty się zwariował? Ojciec, nie opowiadaj o świństwa, tylko patrz, co się dzieje. A gdzie jest ciotka? Tu siedzi. A w środku? Gadajcież! Kto wy? Proszę, proszę, taki mądry ojciec. Proszę, jak ty się zachowujesz? Przecież siedzi król, a ty jak ty się zachowujesz? Jeszcze gorzej niż z ciotką. To jest mój konus. Mariuszek, przedstaw się. Mariusz? Szek. Szek. A ja jestem ojciec Eugeniusz Wąs. Chłop czy szlachcic? Chłop chyba. Mariusz! Ja ci mam chłopa zaraz, jak się palnę... Ta baba jest może, tak? No trudno właściwie powiedzieć, bo ja jestem monterem sieci energomagnetycznych Warszawa Zachód. Sieci, powiadasz. Rybak znaczy się. No, jak to ta rybak? A któryż to rok pański? Mój? Nie, ojciec. Pański rok mamy 2004, królu. A na tronie kto u was siedzi? No to cicho. Mariusz, ja rozmawiam z królem. No kto siedzi na tronie? To jest premier Miller, jest wicepremier Hausner. Prusacy! Nie. Nie Prusacy, nasi, tylko tak się nazywają. O, Hibner. A jak tam Rzeczypospolita? Ma się dobrze? No, wyborca ma się lepiej. Mariusz, ty... Tato by się interesował, to by tata mógł odpowiedzieć inteligentnie. Oj, Mariusz! A Turczyn napiera? Turczyn? No, nie, no tam Turczyn to kebaby sprzedaje. Falafela można kupić, tak? Co tam jeszcze kupujesz? Szaszłyki, no, szaormę, no, nie, no, cicho siedzą tak generalnie. A Szwed szabli na was nie podnosi? Nie, Szwed to tam za miastem meblem handluje. No tak, bo handluje, nie? A u ruskich kto teraz carem? U ruskich ten, jak on się nazywa? Wiem, Mariusz, przestań mi czemu podpowiadać wszystko. Przecież ja rozmawiam z królem, a ciągle mi coś gadasz do ucha. Putin. A, z Romanowych pewnie. Nie, z KGB. Znaczy, z KGB-owych. A po coście mnie w ogóle wezwali? A, no właśnie, panie Janku. Bo jest taka sprawa, no, konus chodzi do szkoły, no, nic się nie uczy, ma to strasznie... Nie schowaj się, jak ci chce walnąć. I chyba nie zda do następnej klasy. Może podpytał z historii, jak już jest taka okazja. Nauczycielka się na mnie zawzięła. Tak, zawzięła się. No pewnie się zawzięła. Tak, akurat. Zawzięła się na ciebie. No zawzięła się. Chłopiś i tyle. Już mi tu nie zalewaj. Tak? A wie król, że ta moja historyczka to jest w ogóle w królu zakochana? Tak. No? Ładna jakowaś białogłowa. Już chyba dawno nie białogłowa. A
ale nie, no tak jak historyczka, okulary, garsonka, takie stare pudło. Mariusz! Mariusz, co ty opowiadasz? Jak jakiego języka to używasz? To w ogóle ma sens? A co tata powiedział, jak przy wywiadówki stare pudło? No, no? To co chcesz wiedzieć? No, pytaj się. No, znaczy, no, to bym chciał wiedzieć na przykład, kim był ten głównodowodzący wojsk tureckich, ten przeciwnik pod Wiedniem króla? Jak on się nazywał? No. Coś na R albo na F. Nie, nie. Tak i w turbanie. Tak, mogę się wtrącić? Kara Mustafa. No, czarny taki. Tak, Kara Mustafa. No dobrze. Po co wzywacie wielkiego Kara Mustafę? To ty, psi synu! Sobieski przebrzydły lachu, stawaj do szabli! Utnę ci ten turecki łeb! Gień, ścierwo! Ha, ha! Ciociu, przestańcie! Ale... Co